Witam, witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Cześć, jestem ja. Tak, i łogi na tłoki za tuarem, ja 30 lecę, dzisiaj z obornikiem ogółem, to jestem zirytowany. Miał być nowy nabytek, niestety nie ma, tylko jeden jest, a drugi nie, nam 60 podkupili, nie chcą nam sprzedać już, kurde, i nie będziemy mieć 60 z turem na tej serii, niestety. Ej, coś się stało z grą. Czemu? Miałem 60 FPS-ów, teraz mam 30. To weź, wiesz co, altaba se zrób i wróć. Też tak mam, przepraszam. Zrobię altaba, jest 60 z powrotem. Tak jakby nie czuć tego, że jest 30, nie? No, a ja na tej. Wróciło. No. Altaba nawet. Puści, no, czasem tak puści. Ogółem ludzie, to tak teraz zupełnie na serio, mieliśmy 60. Tutaj już to prawie pół pola zrobiliśmy na odcinku, ale tak lagowało, że normalnie nie szło 30 ukręcić kołami, rzucało mi wszystkim, Mikołajowi nie, ale mi tak. Sprzedałem tą 60 w pizdu. Ja też miałem takie przycinki ku, nie? Teraz jest na przykład idealnie. No, w pizdu ją sprzedałem, pieniądze se zwróciłem, takie normalne. Od sąsiada pożyczyłem sztejera, z którym sąsiad zły, bo musiał pożyczyć ciągnik, ale na szczęście dzisiaj już nic nie robił. Trochę późna jesień, ale my tu jeszcze robimy ze wszystkim. Tu poorane na live, kto był, to wiedział, koszona kukurydza była Tylko też. trzeba mu pewnie jakoś umyć tego sztajra później, nie? Koła się obmyje i łyżkę i będzie git. Tam chyba zbytnio się nie ubrudzi przy tym oborniku, bo tyle o ile tego obornika jest ogółem. Kupiliśmy pole 54 i pole numer 2. Pole numer 2 kupiliśmy bez lasu, tam jest las obok. Też na sprzedaż, ale zobaczymy, czy będziemy go kupować. 58, 57, 56, 55 i 53 to nie są nasze pola. Są tylko tak zaznaczone, ale my ich obrabiać nie będziemy. Od razu Ej, jest a to pytanie jest tak do. jakby nowy odcinek, czy Tak, jak? nowiutki odcinek, dzień A, dobry. dobra. Bo odciągnik się zmienił, wszystko się pozmieniało, Miki, a chciałem to wyjaśnić teraz i w ogóle, więc wolałem od nowa zacząć. I jeszcze tak zupełnie z drugiej strony to. Co jeszcze? Chciałbym wam powiedzieć, żebyście łapki w górę ładnie zostawiali, żeby. Bo zachęca strasznie ta łapka w górę, a ostatnio pod tymi seriami tak średnio z tymi łapkami, aczkolwiek w miarę komentarzy dużo było pod ostatnią serią, więc teraz właśnie tak z początku pewnie i tak za dużo osób nie napisze, ale ogółem jak ktoś jeszcze dotrwał do tego momentu, to może napisać co mamy kupić z turem, czy John Deere 6R, 6R takiego ile koni, czy 130 koni, czy 150 parę koni. I albo case'a Maxuma z turem i ile koni ten case Maxum ma mieć, czy tam 130, czy 160, czy tam ileś, jakoś tak to jest mocowo, a tutaj dzisiaj sztajerem sąsiada sobie jeszcze oblecimy, no i tak to jest. Ogółem wózek widłowy został sprzedany i teraz nie mamy nic do big bagów nawet, więc trochę lipa, A będziemy ten łopatować. ale na wiosnę na pewno będzie trzeba coś ogarnąć, żeby nawozy rozwieźć. I tam ogółem, ogółem to na tamtych nowych polach to dopiero będą odcinki na wiosnę, iż gdyż ponieważ tam jest wszystko posiane, rozsiane, łopryskune, wszystko jest porobione już tam. I raczej dopiero na żniwa będą stamtąd filmy, a tutaj, a jeszcze na wiosnę myślę, że się pojawi z wiosny. Ten mod jednak działa. Jaki? Ten na to blokowanie kół. Bo tak zawsze jedno koło w ciągniku ciągnie, nie? I tutaj na przykład zauważyłem, że jedno koło się ciągnie, a później jak włączyłem blokadę, to się obydwa kręciły. Czy tym jest? Jo, chyba jest. Ty, ta blokada może tak, ale przedni napęd to i tak cały czas chodzi, nie? No. Ale tak to. 30 póki co jeszcze zostaje z nami, ale raczej i tak będzie wymieniana. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo wam powiem, no 30 z niczym nie daje sobie rady, bo z tym rozsiewaczem tyle o ile chodzi, ledwo chodzi, można powiedzieć, z rozrzutnikiem jako tako daje sobie radę, ale można pod dojczego podpiąć zawsze, nie? No trochę zapas mocy będzie, no. O, pod Zetora. O, albo pod Zetora nawet, albo pod nowego John Deere'a, albo Case'a, w komentarzu napiszcie, najlepiej będzie czy Case'a, czy John Deere'a mamy kupić. Nówkę sztukę z turem.
No i tak to będzie wyglądać. Czuję, że jak ludzie są mądrzy, to napiszą John Deere'a, bo jednak John Deere to trochę lepsza marka od Case'a, no ale... Czy ładowarkę Mani tu jeszcze mamy kupić? Teraz to za późno, Miki, to powiedziałem. Więc w następnym odcinku jeszcze raz to trzeba powiedzieć, Mikołaju. Przypomnisz mi. Nie, ładowarki nie bierzemy, no bo coś musimy mieć, jakiś też większy ciągnik jeszcze, nie? I te dwa są prawie o takiej samej mocy, nie? A John Deere... Ale al... jak się... John Deere, jakbyśmy kupili 150 koni, no to by się już piątkę pociągło, nie? Jo, ale też tej piątki to ja tak średnio chcę tą piątkę agromaszu, bo już ją mam na tej serii tam co jest w Belgii. Tego kuna co patrzyliśmy, to nie była piątka? On jest czwórka, ale dwie czwórki zupełnie myślę, że wystarczą. Bo na dwa i tak to lepiej będzie wyglądać niż na jednego ciągnik. O. No ba, ogółem to tu nawrócę jeszcze. No, to tak jak mówiłem, trochę aktywność jest słaba, znaczy aktywność pod filmami, o, słaba, więc jak ktoś tam łapki w górę nie zostawił, to zostawiamy łapencję w górę i w ogóle, bo kurde, no to dla zachęty, żeby te odcinki po prostu nagrywał, bo tak, to jak ja tam widzę, że jest 400, teraz jest odcinek prawie, nie wiem, 500 chyba ileś wyświetleń, a odcinek jest już 23 godziny na kanale, jest 60 łapek, to mnie szlag jasny trafia normalnie, bo ten kanał jest budowany już prawie 2 lata, a wyświetlenia są naprawdę, jakby kurde było na kanał co 1000 subskrypcji ma już wyświetlenia, niektórzy mają lepsze, więc no, a tutaj już się zbliża, jest 5,5 prawie, więc te wyświetlenia, tak myślę, że 4000 powinno być pod filmem, a nie 500 kurde wyświetleń. Wspieram kolegę. No, ale narzekania trochę za dużo. Miki, weź coś, ty się powypowiadaj, bo ogółem jak teraz przeglądamy ostatnio filmy, to jak ty dużo mówisz, to jest więcej wyświetleń. Tak, mam jednak głos. No co ludzie, ogólnie śniegu nie ma u nas. Tam krojak co? Nie wiadomo co, woda stoi. W gumowcach to nawet w gumowcach do woda leci. Ty, ja się dzisiaj prawie zgubiłem. Ja dzisiaj prawie gumowce zgubiłem, jak wszedłem tam blisko. Człowieku, jak ja dzisiaj gnój wywoziłem, nie, taczką, grzązłem, to buta nie mogłem wyciągnąć. Napęd na dwie nogi, nie dawało rady. Napęd na dwie nogi i koło taczki. Ale ty dzisiaj... Tak, dzisiaj z babcia poszła też do kurnika, nie? Ja sobie wywożę ten gnój i baba, ile ta taczka ton gnoju już przyrodzaje. No kurde, tak się pomyśli, to... Czy jak świnie miałem, to ta taczka była, to człowieku, o Boże, tyle gnoju. W jednej to już się dno wytarło nawet. O, to chyba w tej taczce rama została, ale dno to już jest drugie albo trzecie. No w tej mojej to jest drugie dno, w tej mojej, tej lżejszej. O, ale pamiętasz tą taczkę, co jest taka na lżejsza u mnie, no, nie? No to o to mi chodzi, że dno już w jednej, w tamtej, nie, że drugie. Na początku to... się wywoziło gnój, a później ona jak się już tak mocno dziurawa zrobiła, to nie wymienialiśmy, tylko kupiliśmy tą, co teraz jest, ta czerwona. No może. W tej to już jest drugie dno, a teraz trzeba będzie trzecie zrobić, albo się kupi, nie? Zależy. Mhm. Jeszcze masz jedną na metalowym kółku taką, nie? O, jeszcze jedną na taką metalową i gumową, ale tamta to tak ciężko idzie, że... No. Dobra, a na metalowym to człowieku, jak wyschnie olej, to... Ten, ja szczerze. Błasko. No ogółem ostatnio warchlaków kolejna partia poszła 10 sztuk. Ten tu regularnie odbiera od nas lokalna masarnia z fit wędliną. Jak ktoś lubi fit wędliny, to ten, to w Lipinkach może sobie kupić tu w gminie. Ale nie polecam tego mięsa, nie polecam. Bo tyle koncentratu tam idzie, że... Matko Błasko, tyle kukurydzy, że... Tyle kukurydzy. Czy nie, to aż się żółte robią. Tyle kukurydzy to wy nie macie w kukurydzy nawet. W popcornie tyle nie macie. O. Dobra, kurde, tu pomału tym sztajerem staram się wbijać, żeby płyty nie uszkodzić ani łyżki, bo nowa maszyna, kurde, też tu sąsiady wszystkie pokupiły nowe ciągniki, a my cały czas te używki kupujemy. Jak... A my zapierniczamy starym zatorem, zapydziałem, to już lakier odpada. Które się robią w błotnikach. Jak ale... dobrze popada, to nam woda leci. Jo, ale budynki mamy lepsze za to na przykład. I ogółem gospodarstwa. O, może być. Jo, bo teraz jeszcze w planach jest budowa garażu albo wiaty. Bo tak. Bo teraz jeszcze sprzętu przybędzie. A poza tym w naszym spichrzu to nam się już nie mieści całe zboże. I w ogóle, zwłaszcza jak teraz będzie tyle ten, to
żeby będzie mieć gdzie zmagazynować dla tych świn, żeby potem nie musieć A może kupować. jakiegoś silosa się postawi, co? Lepiej. Zobaczymy, zobaczymy, ale tą wolną przestrzeń trzeba zagospodarować, żeby tak jakoś ładnie wyglądało, wiesz, Miki? Tak, jakieś tam krzaki posadzić czy coś. Jo. Dobra, Mikołaju, ty możesz 30 brać, a ja zasiadam za stare Zetora i Ogi. Tam. Dobra, daje mi się tam tepnąć. Gdzie to jest ten Zetor? Tam. Halo, Zetor. Gdzie? Przyjaźdź tą 30 tutaj, a nie ja będę jeździł. Aha, dobra, ja się tepam po maszynach z 5 razy, nie? A ty, kurde. Zetor robi. Jo. A przestoju. Sąsiad z obciążnikami wziął tego Steyera, bo Tura to taki lepszy. Jako główny ciągnik też u niego jest. Więc taki też fajny ciągnik, ale 100 jest 30 koni, więc czwórkę pół pociągnie mu. I też wygoda, nie? No ogółem. To ten, też mamy w planach ogółem prasę jeszcze ludzie kupowali, ale to pożniwa. Dopiero, bo teraz tyle będziemy mieć słomy w tym roku, a już chętnych na słomę jest dużo za obornik. I jeszcze do nas się trochę przyda, co prawda mamy jeszcze z tamtego sezonu słomy. Ale do nas też się trochę przyda, bo trochę stawko będzie trzeba powiększyć, bo tak to nie było ziarna, żeby to całe takie stado nasze wykarmić, a teraz już przybędzie trochę tego ziarna, no to stado też można powiększać śmiało. No, jeszcze rzepak jary zasiemy gdzieś, w planach jest zasianie. To bym na zimę teraz zasiał ten rzepak, no ale... Już za późno jest już ten koniec października, to nie będzie siał rzepak. No. Taki jeden u nas pan to by na pewno zasiał. Ja on tam wiedział. Przepiernicę w godzinę siał. No, ale kurde ten, nadgonił. Chyba dwa dni. No. Jakby ten rożytnik był trochę większy, to byś mnie nadgonił aż tak. Dobra, Gienek, weź na mnie, daj Zetorka. Trochę się przejdziesz tutaj po kukurydzy, ale ładnie robi ten agrega normalnie. Kobroną się przeciągnie, aktywną. I będzie tutaj elegancko. Ty, to może tu się rzepak da na wiosnę. Można by było w sumie. Bo rzepaku trochę mało. Kiedy tam 30 z gnojem jechałeś? Ogień, piątka. A, dwie dychy. No. Czemu tak przyspieszyłeś, że się tak ciemno zrobiło? Nie no, na 15, a po obiedzie ruszyliśmy, to co się dziwisz? No. Tak to jest, jak się Teraz nawet... 30 nie działają. Co? W rozrzutniku nie działają, ale w 30 chyba działają światła. Mają, ale nic nie widać, jak się to dzieje. No, ogółem to robota gruba. Agregacik jest dosyć głęboko wpuszczony. Ta talerzóweczka z tyłu też ładnie przyciągnie. Jednak tutaj taki zombie jest do poprawienia, więc prosto pojedź i potem co cofnie. Widzę. Dobra. No, dużo łap agregat ma ogólnie, niestety nie ma żadnych zabezpieczeń sprężynowych i to boli. Bo na innych kamieniach, na innych działkach trochę co kamieni więcej jest, to... No, zabezpieczenia się zrywają, trzeba śrubę zaraz ten, a tak to na sprężynach jakby było, albo na resorach chociaż, to od razu inna robota by była. Więc no. Ty, fajnie by było, jakby ktoś taki grube zrobił, nie? Gdzie ten, gdzie zabezpieczenia są do wyboru. O. To by był masło grube. Bo na przykład w Amazonie, to w Amazonie widziałem, że... Jezus Maria, ale ciemno zrobiłeś. Nie no, to się samo tak robi, bo ten... Jest ten jasno. Mimo świata, no zobacz jak te światła się świecą. One nie świecą. Dobra, na żale. Najwyżej jutro. Idę. Najwyżej rano się skończy. No, a co ja Miki mówiłem? Miki, co ja mówiłem? Sobie lampkę w pokoju zgasiłem, bo mi monitor świeciło. No to od razu jaśni. Ze świeczką na nosie. Jo. No, ogółem ziemi. Szóstkę zapiną. Rut, tut, 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 tu. No, na wiosnę będzie... Jest, a teraz ciemno. No, teraz ciemności egipskie się odpaliły. Patrz, omijaków mi tutaj nie rób na tym polu. No, staram się. Ogółem... Teraz oddasz fartucha. Oddawaj fartucha. Idzie zaraz. Ej, ale ten... Na wiosnę... Kurde, ten led bo mnie wyprzedza tą 30. Poczekaj, No, ogółem... Tu. To na wiosnę w planach jest kupiał do kupienia rozsiewacz do... Wapna jakiejś i w planach jeszcze jest... Teraz turbo, wiesz, jak idzie? Jo. I wściekli, kubica, żółta szczała.
I w planach jeszcze jest do kupienia. Miki Somy jeszcze mamy w planach kupali. Może kombajn Ale kupię. zimno jak w grobie, normalnie człowieku. O! Ja No. brzoza. Dobrze, że nie tak zimno. Ale ten ogółem to jeszcze kombajn może się kupi na żniwa. Po A, żniwach praca, bombaj. a przed żniwami Bombaj. jeszcze. Bombaj kupimy. Przed żniwami jeszcze wapniale się kupi i będziemy wapnować. Bo te nowe pola to tam Po będzie trzeba. żniwach, zobaczcie. No, ja tu wiem, co ja mówię, Mikołaju. No. Zabłądziłem. Jadę przez jakieś krzoki. To nieźle, to Będę nieźle. się umiał obsługiwać tym sztajerem? Chyba ta, ogółem to już 15 minut filma, więc chyba wystarczy. No, mam nadzieję, że każdy To, ale łapęce już zajechałem, zostawił. czeku. Dobra, cicho, łotyra, ja się chcę wypowiedzieć. Dzięki. Miryj. Mam nadzieję, że każdy łapęce zostawił w górę. W komentarzu może się napisać hashtag wulgaryzmy. Rysałem. Hashtag wulgaryzmy w Nie będzie komentarzu. Cicho, bądź już kurde giedek. ja. No. Możecie napisać w komentarzu i trzymajcie się do To mieszka kolejnych. w Kajewie na zakręcie. Trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Miki, pożegnaj się. Cześć, cześć, no mówiłem cześć. Nie mówię. Dobra, to mówię cześć. No ja też cześć.